Chodź na tu. Proszę pana. Nie wolno, nie wolno. To, co dziś robi Prawo i Sprawiedliwość, to już jest końcówka. Oni już sobie doskonale zdają sprawę z tego, że ta władza ginie, ona się gnije, ona się skończy. I wtedy pierwszą rzeczą, którą my musimy zrobić, to jest nasz moralny obowiązek, to jest przywrócić znaczenie pojęciom. Prawo musi znaczyć prawo, a sprawiedliwość sprawiedliwość. Słuchajcie, wiem, że wszyscy jesteśmy tu przypadkiem. Spacerowaliśmy z konstytucją. Bardzo wam wszystkim dziękuję za ten spacer. Bardzo wam dziękuję, że jesteście. Każdego dnia my możemy być dumni z Poznania. Tutaj w Poznaniu obronimy konstytucję na pewno. Tutaj się to zacznie i wygramy. Jestem tego pewny. Thank you.
Cześć, ma preambułę do konstytucji nagraną. Jeśli możesz tu przyjść, wysłuchamy jeszcze preambuły, pójdziemy dalej na spacer. Głośnik masz na tyle mocny, że będzie cię słychać. Ja już sprawdziłam. Może będzie słychać. Pani na maksa. Oczy ci nie widać. Może lepiej. No nie. Kaprawe musi być zakryte. Proszę Państwa, jesteśmy na Placu Wolności w Poznaniu. Przypadkiem spotkaliśmy się i zaczynamy mówić o Konstytucji. Jest Adam Szłapka, miał krótkie przemówienie do przypadkowych przechodniów. W tej chwili... jakieś zagłuszenia tutaj widzę. Mamy jakieś zagłuszenia, mówi Adam Szłapka. Tak, tylko w tym miejscu. Pewnie nas coś zagłusza. Transmisja nie dostała tytułu, albowiem przypadkiem nie znalazłem się na placu. Także uzupełnię dane. Zbigniewa Zapasiewicza. Preambuła Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. W trosce o byt i przyszłość naszej ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o jej losie, my, naród polski, wszyscy obywatele Rzeczpospolitej, zarówno wierzący w Boga, będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i niepodzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzące z innych źródeł, równi w prawach i powinnościach wobec dobra wspólnego Polski, wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość, okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie narodu i ogólnoludzkich wartościach. Nawiązując do najlepszych tradycji pierwszej i drugiej Rzeczpospolitej, zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku. Złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie, świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra rodziny ludzkiej. Pomni gorzkich doświadczeń z czasu, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej ojczyźnie łamane. Pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działania instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność. W poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub własnym sumieniem ustanawiamy Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa, oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Wszystkim, którzy dla dobra III Rzeczpospolitej tę Konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczpospolitej Polskiej. Bardzo wszystkim dziękuję, że zatrzymaliście się na chwilę, spacerując tu po Placu Wolności, że mogliśmy porozmawiać, że jesteście. Dobrego 3 maja i każdego dnia pamiętajmy o Konstytucji i brońmy jej. Dziękujemy! Dziękuję Wam! Nie ma spacji.
Rysiu, proszę na początek. Rysiu, uśmiechnij się, proszę. No uśmiecham się, ale nie widać. Nie szkodzi, czuć. Cześć, cześć. O, jak miło. Wszyscy poznaniacy spotykają się w jednym miejscu, w ważnych momentach. I to trzeba na placu, który się... Trzeba podnieść z fotela i się ruszyć. Tak. Bo kto, jak nie my, to kto? No, my na pewno, a inni może dołączyć. Się, ale czyim się chce. Czyim się chce, oczywiście. Dzisiaj bez pieska? Dzisiaj bez pieska, bo on tak sobie średnio lubi te zgromadzenia. Aha, no właśnie. On się denerwuje, bo on się denerwuje. Z basem też się obszczekały kiedy na kiedy. Bezpiecznie jest teraz. Andrzeju, jesteś umówieni. Tak, w kontakcie, jesteśmy w kontakcie okay. Cały czas. Dobra. Jak będziesz tylko miał wolny moment, to daj znać. Numer mam. No, super, trzymaj się. Witam redaktora Figlaka, pani redaktor Hania. Zimek Zimowski, dobre. Witam, dzień dobry. A właściwie teraz to nie wiadomo, kto jest kto. Może i lepiej. Bo to, co było zakazane do niedawna, jest, że gęby trzeba było wystawiać tak. Na widok publiczny, teraz jest zabronione, w związku z czym można się nie poznać. A wiesz, ile kwasu hialuronowego oszczędziłem? Wystarczy tylko jeszcze sobie zrobić odpowiedni kolor farby i jesteśmy nie do rozpoznania. Stary jeleń używa biały jeleń i higiena zachowana. Cześć Stasiu. Dawno się nie widzieliśmy. Konstytucja, tak jest. Unia Demokratyczna. Stronnictwo demokratyczne. Ale ważne, że demokratyczne. Musimy się spotkać. No musimy, ale... Z tobą się trudno umówić, jak panienka, kurde. Tak. Damy radę. Nadal dobrze wyglądasz, więc liczę, w nadziei pozostaje. Do miłego. O, Basiu, zobacz, tam twoi koledzy, twoi stoją. Długo to nie trwa. A, no dobrze, to ważne, że było. Poczekaj, jeszcze podejdę do... Tak patrzysz niepewnie. No bo kurde, takie no teraz, zamaskowani. Teraz niczego nie można być pewny. Jak to zmienia nie będzie to ludzi. Rozmawialiśmy w czy może być ewentualnie. Cię poznać, ty masz serce, to ty. Zawsze widać od razu z daleka. Trochę utrudnione warunki, ale spytam przewodniczącego. Kilka słów poproszę, bo przecież byłeś ojcem tego słynnego czytania Konstytucji. Dzisiaj chciałem puścić część, ale niestety było trochę późno, w ogóle spóźniony cały czas jestem. Ale myślę, że może tobie się uda. Ja dzisiaj mam zamiar wrzucić kilka artykułów z naszego kanału na YouTubie. Czytamy konstytucję.pl, można wejść na tę stronę. Tam jest przeczytana cała Konstytucja przez bardzo znane i szanowne tak. Osoby, a także na zwykłych, szarych Polaków. Bardzo mi się podoba ta inicjatywa tutaj posła Szłapki. Przyszliśmy, jak widać, nasze koszulki tutaj widniały. Jest to forma protestu, chyba jedna z takich najgłośniejszych, bo niewiele się tutaj mówi, a trzyma się w ręku bardzo ważny symbol. Bardzo ważny symbol. Tak naprawdę wiele słów w tym momencie, przepraszam, ale słońce daje po oczach. Możemy tak. Wiele słów w tym momencie tak naprawdę nie potrzeba, bo wszyscy wiemy, po co tutaj jesteśmy. Oczywiście przypadkiem się tutaj zebraliśmy. Każdy przechodził z konstytucją w ręku, maseczką na twarzy. Czas jest trudny, żeby protestować, ale mimo wszystko w ludziach nie brakuje odwagi. I to jest najważniejsze. I cieszę się, że tylu nas tutaj przyszło. Łatwo jest protestować, jak jest łatwo.
Tak. Prawdziwe determinacje się poznaje wtedy, kiedy jest trudno. Zdecydowanie tak. Aczkolwiek tu podkreślam, nie możemy w tej chwili na nikim wymuszać protestu. Nikogo nie możemy namawiać, żeby przyszedł. Tak? Ludzie mają różne sytuacje. Mają w domach dzieci. Też nie chcą się narażać. Rozumiem tego rodzaju strach. Wiem, że kiedy przyjdzie ten moment zero, kiedy będzie trzeba zaprotestować naprawdę ostro, wtedy Polacy wyjdą. I mam nadzieję, że ten moment już jest niedługo. Bardzo dziękuję. Dzięki, Andrzeju. Dziękuję, do miłego. Mamy wszyscy ten odruch podawania ręki, ale który musimy w tej chwili... Ja teraz mam nowy odruch patrzenia wszystkim głęboko w oczy, nawet mężczyzną, żeby rozpoznać, z kim mam do czynienia. Ja dlatego mam mocno zaciągnięte na oczy. Pozdrawiam. Do widzenia. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. SLD ze swoją, że tak powiem, gotowością do rozdawania czy sprzedawania konstytucji. Lewica. Nie jest, konstytucja nie jest na sprzedaż. Lewica rozdaje. Lewica... Panie farmaceuto, zakrywamy nosek. Lewica uwrażliwia na to, co jest zapisane w konstytucji. Stoi zawsze przy człowieku. Dlatego dzisiaj taki spacer 3 maja po prostu zrobiliśmy. Gdyby ktoś nie miał, chciał się zapoznać, bądź też miał jakieś dodatkowe pytania odnośnie konstytucji, odnośnie co jest zapisane, w jaki sposób należy przestrzegać, a nie doszukiwać się, że tak powiem, co możemy ominąć, złamać, to w tym momencie chętnie zawsze udzielamy takich porad. Zgodzi się ze mną, że konstytucja jest rozbudowanym aktem prawnym, ale w zasadzie preambuła, jedna z lepszych na świecie, bym powiedział, mówi właściwie o tym wszystkim, co później jest rozbudowane. Konstytucja, owszem, jest rozbudowana, aczkolwiek jest jasno zapisane przekazy, które obywatelskie, dotyczące wolności, dotyczące głosowań, dotyczące wyborów poszczególnych członków do wyższych urzędów państwowych. Nie należy się doszukiwać, nie należy jej łamać, tylko i wyłącznie przestrzegać, a nie doszukiwać się, w jaki sposób możemy to ominąć, czy z literą prawa, czy bez litery prawa, więc to należałoby, tak powiem, przestrzegać tak, jak sobie tego życzą wszyscy obywatele, cały stół. Bardzo dziękuję, do miłego. Dzień dobry, widzimy tutaj posła Adama Szłapkę. Dzień dobry. Panie pośle, witamy w Poznaniu, bo dawno się nie widzieliśmy, chociaż jesteśmy... Jest i Basia. Także chciałem spytać, jak jesteście w tej chwili zwarci do tych pseudo... To nie, nawet... Wszystko się okaże w tym tygodniu. Tak. To na razie dziękuję, tyle. Dziękuję. Jak tam, Andrzej? Cały czas nagrywasz, tak? Nagrywam, tak. Dobrze. Kolegę ze szkolnej ławy witam. Cześć, cicho. Nóżko. Proszę? Okej. Okay. Dobrze. Też spacerujesz? Tak, ja tylko spaceruję. Nie mam gdzie chodzić, to chodzę po placu. Nie? Konstytucja spaceruje po placu. Widzimy w tej chwili dzielne koleżanki. W tle Muzeum Narodowe i słynny bazar, w którym w zasadzie wolność w Powstaniu Warszawskim się zaczęła, od słynnego przemówienia Paderewskiego i zrywu poznaniaków. A na Placu Wolności, na którym w tej chwili się znajdujemy, odbywały się najważniejsze wydarzenia dla Poznania, Wielkopolski i dla Polski. Mijają nas koleżanki. Wszyscy spacerują, rozmawiają w bezpiecznej odległości. Thank you.
Dobrze, bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Będziemy już kończyć. Zapraszam do następnych relacji i wywiadów. Bardzo dziękuję, do widzenia. A ty, Andrzej, musiałeś z psem przychodzić?